W tym roku na konkurs nadesłano 72 utwory w trzech kategoriach. Oceniali je ksiądz profesor Jan Walkusz, Stanisław Jankę oraz Jerzy Stachurski. Wśród uczestników uczących się w szkołach podstawowych zwyciężyła Wiktoria Dalecka z Kamienicy Szlacheckiej. Najlepszy wiersz autorów młodzieżowych napisała Natalia Breza ze Skorzewa, a w kategorii dorosłej wygrała waleska Barbara Dulak z Kartuz. Zapytaliśmy organizatorkę konkursu, Marię Mach, o poziom nadesłanych prac. Jurorzy twierdzą, że bardzo wysoki, zarówno jurorzy, którzy sprawdzali wiersze, oceniali wiersze, powiedzieli, że poziom był bardzo wysoki dla autorów wierszy w tym konkursie, ale recytacje również piękne były w tym roku, recytacje. Wszyscy bardzo się mocno przygotowywali do tego konkursu i widać efekty tego. Występy recytatorów oceniały dwie komisje, które tworzyli: Jolanta Treder-Michalska, Stanisław Jankę, Elżbieta Pryczkowska, Wanda Lew-Kiedrowska, ksiądz Marcin Sikorski oraz Tomasz Fopkę. W kategorii przedszkolnej wygrała Wiktoria Wojak z Kościerzyny. W klasach 1-3 również zwyciężyła reprezentantka naszego miasta, Wiktoria Kamińska. Nagrodę prezesa Kościerskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego otrzymała Zofia Dułak z Klukowej Huty. Marta Mamelsku. Matinka, matkę nasza głochonu, te w jedno znama jest. My te w szandze wielbimy, czy to je miasto, czy wies. Moja starka płebłeżnu, w jedno ciebie kłechała. Chłeć śmierć, gdy wysałe kropnu, łena strachu nie miała. Nynka moja jedinu, w jedno są uśmiechy, w rzeci, w wildzi szczęści my, błece, młecno kłechy. W moich łeczach te jest piękno, serce czysti myśl, bez grzechu. Lenie żałuj, dla nas ledzi, dobry głę uśmiechu. Wśród uczniów klas 4-6 najlepiej recytowała Martyna Prądzyńska z Klukowej Huty, a w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Julia Cyżan z Dziemian. W tegorocznym konkursie wystartowała tylko jedna uczennica szkoły ponadgimnazjalnej, Marta Majewska, zajmując tym samym pierwsze miejsce. Otrzymała również nagrodę kustosza księdza prałata Antoniego Bączkowskiego. Nagroda dziekana Kościerskiego księdza prałata Jana Ostrowskiego trafiła do Wiktorii Kamińskiej, Martyny Prądzyńskiej i Julii Cyżan, a nagroda burmistrza Kościerzyny Michała Majewskiego do Patrycji Dębickiej. W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowy 20. konkurs poezji maryjnej. Będziemy przygotowywać nową antologię ostatnich 5 lat nagrodzone wiersze. I już mogę zdradzić tajemnicę, że na stronie tytułowej będzie Królowa Pomorza, czyli Matka Boża Piasecka. Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznym konkursie osób zamieszczamy na kościerzyna24.info.